fascynacji języka. Najpierw nauczyłam się języka, a potem zaczęłam poznawać Amerykę Łacińską. W związku z tym biorę teksty Marqueza i zaczynam poznawać Amerykę Łacińską. I co już? Tak, trzeba na pewno się bardzo skupiać przy czytaniu Marqueza. Ja swoim studentom, kiedy przerabiamy 100 lat samotności, czytaliście 100 lat samotności, to jest taka powieść, ona ma zaledwie tam 400 stron, ona opisuje kilka pokoleń pewnej rodziny. Powieść do porozumienia i realizm magiczny to jest pewna, pewien sposób pisania tekstu, który musi mieć określonych kilka cech. Przede wszystkim w narracji nam znam, znaczy w narracji nam od stosunków zagranicznych pana Edgara Figueiredo Torres i z nami jest również pan doradca do spraw edukacji przy ambasadzie hiszpańskiej, José Ramón Orillos, który też postanowił nam towarzyszyć i jest przedstawicielem jednego z patronów naszego przedsięwzięcia. Gabriel García Márquez, a los maestros también que están haciendo una labor de cultivo por el español y a ustedes, los estudiantes, decirles que tienen una puerta abierta al mundo hispano. Przedstawię Florentinę, Arizę i Ferminę Dazę jako wiecznych kochanków. Fermina większość życia spędziła jednak z doktorem Juvenalem Urbino, którego przedstawiamy za pomocą papugi nawiązującej do tego, w jaki sposób zmarł. Z początku... Chcielibyśmy przedstawić Państwu szereg aspekty tego magicznego zjawiska zwanego miłością na podstawie powieści wyżej wspomnianego autora pod tytułem Miłość w czasach zarazy. Naszą pracę postanowiliśmy wykonać w formie kolażu. Techniką... Do stworzenia go zainspirowała nas powieść Gabriela García Márqueza pod tytułem Miłość w czasach zarazy. Widoczna w centrum obrazu droga symbolizuje życie. Życie każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest szczęśliwe lub nieszczęśliwe, zmierza w jednym kierunku. Wschód jest niczym narodziny. Zachód jest już jego schyłkiem. Ufundowane przez ambasadę Kolumbii, do której dołączane są bony do Empiku ufundowane przez gminę Bielane. I nagrodę tę otrzyma osoba, która dostała najwięcej punktów w teście z wiedzy i było to punktów 30. Czy ktoś z Was ma podejrzenie, że to mógł być on? Mają takie podejrzenie? W każdym razie nagrodę tę otrzymuje Wiktoria Zarzycka. Wiktoria Zarzycka, jak powie nam, z której jest szkoły. Wiktorio. Kiedyś to była gimnazja numer 1 gimnazjum, a teraz to jest szkoła podstawowa numer 157. Przy ulicy? Nie, Cynieckiej. Zapraszamy po jedną nagrodę. Tak. Felicidades. Brawo. Otrzymał Puerta del Amor z tej samej szkoły uczennic Anna Pros, Weronika Kudyka i Wiktoria Zarzycka. Nagrodę wręczy pan Ramon... Pan poseł...
Hiszpańskiej z Biura Rady do Spraw Edukacji przy Ambasadzie Hiszpańskiej. Z dwoma pierwszymi miejscami przyznaliśmy dwa pierwsze miejsca w kategorii mural, ponieważ to absolutnie nie jest, żeby wybrać tylko jeden mural. Dlatego też pierwsze miejsce zajmuje mural o tytule Słońce Kolumbii. Julia Andryszkiewicz, Helena Laskowska, Alicja Lewandowska, jak również mural Jana Bujalskiego i Szymona Krejca, Gabriel Garcia Marquez, Miłość w magicznym świecie jego literatury. Zapraszam i pan dyrektor, i są dla wszystkich, są nagrody. Grupę zapraszamy. Florentino i Fermina, Basi Dziewiątkiewicz i Heleny. Zapraszam. Poprosimy też o wręczenie panią, zapraszamy do nas i poprosimy o wręczenie tej nagrody. Dziękuję.